Obeznani. Witaj w realnym świecie. Witam. Ja nazywam się Fioletowy Kot. Posługuję się pseudonimami. Dlaczego? Zaraz dowiesz się, poznając najdziwniejsze opowieści, jakie kiedykolwiek słyszałeś. Tworzymy tajną, pozarządową organizację, badającą wymiary, inne światy, inne ukryty przed większością ludzi poziom. Nie tylko w Polsce, ale też pierwszy na świecie podcast, w którym zaproszeni goście relacjonują swoje przygody z innego świata, innego wymiaru. Bez znaczenia, jak to sobie nazwiesz. Okazuje się, że dzięki specjalnym technikom, szemranym kontaktom i odrobinie wiedzy można odwiedzać inne przestrzenie, odwiedzać inne wymiary, spotykać się w innych światach. Dzisiaj zaproszonym gościem jest Noble z grupy Astralnych Podróżników. Witam wszystkich. Jestem Noble. Jestem twórcą grupy Astralnych Podróżników. Osób, które zajmują się doświadczaniem przebywania poza ciałem. W skrócie OB. No właśnie, bo to jest moje pierwsze pytanie właśnie, o co chodzi, prawda? Co to jest OB? Jakbyś mógł tak skrótowo powiedzieć osobie, która nigdy o tym nie słyszała. OB, jak sama nazwa wskazuje, jest to doświadczenie przebywania poza ciałem. Z angielskiego jest to Out of the Body Experience. Chodzi o to, żeby po prostu świadomość przenieść poza swoje ciało fizyczne. To tak w jakim skrócie. Aha, to takie trochę nietypowe, co? A powiedz mi, w ogóle rozumiem, założyłeś tę grupę fajnie, ale jak to się stało, że w ogóle wymyśliłeś, że można doświadczać czegoś poza ciałem, albo w ogóle można zacząć wychodzić z tego ciała? Skąd to się wzięło u ciebie? Podejrzewam, że wzięło się tak jak u większości takich zwariowanych ludzi. Po prostu w moim życiu pojawiła się książka Roberta Monroe. Zafascynowała mnie do tego stopnia, że oszalałem po prostu, kurde. Zajmuję się już tym sporo lat i od tamtego czasu, od czasu przeczytania tej książki, kurde, zwariowałem na tym punkcie. I tak to właśnie, kurde, teraz dalej się toczy. Jasne, ale to dobra, to powiedz w takim razie, to, co jest takiego w tej książce, to sprawia, że się wariuje. W tej książce, No same przeżycia może autora Roberta Monroe są tak nietypowe, tak wspaniałe, bym powiedział, że tak mnie zafascynowały, że chciałem po prostu samemu doświadczać takich stanów. No i tak byłem uparty, tak długo dążyłem do tego, aż w końcu jakoś się udało. Potem pomyślałeś, że fajnie by było stworzyć tak, jakąś grupę, czy znaleźć innych ludzi, czy jak to się stało, że założyłeś tych astralnych podróżników? Znaczy założeniem było takie coś, że w grupie wiadomo raźniej, w grupie szybciej się rozwijać, w grupie wszystko może potoczyć się zdecydowanie szybciej. Ludzie o podobnych zainteresowaniach, kurde, mogą wymieniać się doświadczeniami, opisywać swoje relacje, wnioski jakieś wysnuwać. Wszystko tego typu w grupie działanie zdecydowanie polepsza tą eksplorację tego świata niefizycznego. Mhm. No tak, a powiedz mi, skąd wziąłeś tą nazwę? Dlaczego akurat astralni? Co to znaczy? No poza ciałem zazwyczaj przebywamy ciałem astralnym. No i wiadomo, astralni podróżnicy, jak sama nazwa wskazuje, są to ludzie podróżujący astralnym ciałem, czyli tym niefizycznym ciałem. Aha. Skąd ta nazwa? Myślę, że no, wiadomo, o co chodzi. Jasne. Czyli założyłeś grupę ludzi, którzy lubią się na wycieczki. Nie swoim ciałem, ale czymś astralnym. Dokładnie tak. Można... Po prostu potrafią podróżować swoim astralnym ciałem. Wycieczki takie wyobraźni właściwie. Jakby spojrzeć na to z boku, to można powiedzieć, że ktoś ma taką wycieczkę wyobraźni. Jak już wspomniałem wcześniej, OB to jest przeniesienie całkowitej świadomości poza ciało. Także wyobraźnią, kiedy się kierujemy, część naszej świadomości pozostaje jednak w ciele. Natomiast jeśli chodzi o OB, całkowicie przenosimy się poza ciało i egzystujemy tam, no można powiedzieć tak jak tutaj, w fizycznym świecie,
Także no, jest zdecydowana różnica między wyobraźnią a doświadczeniem poza ciałem. Aha, ale to dla osób przebywających w fizycznym świecie też jest różnica, czyli jeżeli ja jestem gdzieś w pobliżu ciebie i ty jesteś na podróży astralnej, to ja będę wiedział, że ty jesteś w podróży astralnej? Nie, to wtedy po prostu zobaczysz moje śniące ciało wtedy. Moje ciało normalnie będzie spało na łóżku, a ja będę świadomością zupełnie gdzie indziej w astralnym świecie. Czyli w zasadzie to z punktu widzenia takiego człowieka z boku, to ty będziesz po prostu spał. Dokładnie tak. Aha. Okay. Czyli można powiedzieć, że jest to właściwie jak z boku patrząc rodzaj snu. Tak, tylko że jest to w pełni świadomy sen z pełną świadomością tego, gdzie się znajdujemy w danej chwili. Świadomość obserwatora jest przeniesiona poza ciało fizyczne. No i tak jak mówię, no, ludzie podczas snu znajdują się w astralu, tylko że są nieświadomi. A podróżnik astralny świadomie przebywa w tym obszarze, no, w obszarze snu, w astralu. Aha, czyli to jest coś takiego, jak niektórzy mają. Czasami to się zdarza, myślę, każdemu albo większości z ludzi się zdarzyło, że po prostu śpisz i nagle myślisz, aha, kurczę, no tak, ale to jest sen, no to fajnie, to teraz mogę robić to, co mi się podoba, tak? Na tej zasadzie jest? No, są tutaj sprzeczne zdania, ludzie tutaj rozróżniają LD od OB. Ja jestem zdania tego, że LD i OB jest to przebywanie poza ciałem fizycznym. I to różnica polega na tym tylko, kiedy uzyskujemy świadomość. W OB jest to przeniesienie bezpośrednio świadomości, natomiast w LD to podczas snu uzyskujemy tą świadomość, ale jesteśmy cały czas poza ciałem. I dla mnie nie ma tutaj różnicy, dlatego uważam, że po prostu świadome śnienie to jest też OB. To jest kwestia tego tylko, czy kiedy mamy tą świadomość, czy mamy tą przerwę świadomości, tak? Kładziemy się z przerwą świadomości, budzimy się od razu w tym OB albo w śnie, to wtedy nazywamy to LD, tak? A jeżeli to jest od razu, to mówimy OB. Dokładnie. Ja tak to pojmuję i według mojego doświadczenia to się sprawdza jak na razie. No i nie wiem, dlaczego ludzie mówią, o kurczę, miałem tylko LD. Dla mnie to jest też wyjątkowy stan, no tak jak OB. No kurde, można robić takie rzeczy, że... Ach, no dobrze. Następne pytanie, proszę. No właśnie, te rzeczy. To powiedz mi, jakbyś miał wybrać jedną taką rzecz, która była najdziwniejsza w twoich doświadczeniach wychodzenia. Jedna taka rzecz, która... Co byś wybrał? Najdziwniejsza, powiadasz. No, nie wiem, najdziwniejsza w sensie pozytywnym czy negatywnym, bo są i też ciemne strony. Aha. Największe wrażenia to chyba spotkania ze zmarłymi osobami. Na przykład niedawno umarł sąsiad. Podczas przebywania poza ciałem wstąpiłem do jego mieszkania i go tam spotkałem. Zacząłem z nim rozmawiać. To myślę, że są takie jedne z najciekawszych OB. A czy... tak to wiadomo, no, sama zabawa w OB, rozrywka, kurde, równie ciekawe są rzeczy. No, kurde, samo to, że można latać, to jest coś pięknego. Aha, czyli ja wychodzę z ciała, to ja jestem dalej sobie, wychodzę z ciała, jestem w moim pokoju i mogę sobie pójść do sąsiada. No zazwyczaj tak, ale wtedy będziesz w obszarze stworzonym przez umysł obserwatora, w tak zwanym OSPUO. Bardzo ciężko jest się dostroić do świata fizycznego, także jeśli spotkasz tego sąsiada, no to nie znaczy, że ty go faktycznie spotkałeś w rzeczywistym świecie. Równie dobrze może to być atrapa twojego sąsiada. Czyli ty tak naprawdę nie wiesz, kogo spotkałeś. Czy samemu wymyśliłeś sobie tego człowieka, którego spotkałeś w tym wymyślonym przez siebie mieszkaniu z boku? Czy spotkałeś naprawdę faktycznego ducha, osobę, która już nie żyje, a żyje gdzieś tam indziej? Znaczy myślę, że to jest kwestia już takiego intuicyjnego postrzegania. Po prostu wiem, że to był on. Nie ma tutaj pytania, czy może kurde faktycznie go stworzyłem, czy nie, czy to jest twór mojego umysłu, czy to mi się wydaje. Ja to intuicyjnie po prostu odczuwam. Myślę, że właśnie to jest dobre. I wewnętrzny wskaźnik